No, hej, przyszedłeś po pendrive'a? Wiesz co, wchodź, już ci go daję, już ci go daję. I dzięki bardzo za ten prezent ostatnio, to było bardzo miłe. Cieszę się, że ci się podobał, ale ja nie o tym. Nie? Nie, słuchaj, chodzi o wczoraj. Nie kryłem twojego faceta, po prostu uznałem, że nie powinnaś się tego dowiadywać ode mnie. Ale spoko, ty się nie musisz tłumaczyć, naprawdę. No, widzę, że jesteś wkurzona. Oglądałem vloga. No, to prawda, byłam wściekła. No, ale słuchaj, zobaczyłem ich razem w łóżku i potem Marcin wyszedł, zaczął mi się tłumaczyć. Prosił mnie, żebym nic ci nie mówił, ale ja nie powiedziałem nie dlatego, żeby go kryć, tylko... A tylko co? Nie chciałem złamać ci serca. Konrad, to jest naprawdę bardzo miło, ale nie przejmuj się tym tak, mi już przeszło. Przeszło? To nie robi na tobie wrażenia to, że twój facet cię zdradza? Nie, no robi na mnie wrażenie, tylko że ja po prostu... do mnie to jeszcze nie dotarło, wiesz? Posłuchaj, no nie powinnaś się tak dawać traktować. No. I nie mówię tego dlatego, że ty... Że ci się podoba. No tak. Ale to nie ma znaczenia, no. Marcin to dupek i powinnaś to wiedzieć. Wiem i doceniam to naprawdę, ale wiesz co, bo ja się spieszę, bo mam zaraz spotkanie w Scarface. No i nie mam czasu za bardzo. Aha, no dobrze, to nic, to na razie. No powodzenia pa, pa. Z Marcinem. Dzięki, pa. Dzięki, pa. Ale szok, i żadna z tych dziewczyn nie mogła liczyć na pomoc policji? No, jak czytałam te wpisy, to było przerażające. Ile było tych dziewczyn? 7, no i tak naprawdę wszystkie miały podobne historie. Molestowanie, zero pomocy, a potem... No, a potem załamanie nerwowe. No, dokładnie. Właśnie, jak się czuje Domi? Co? No co z tobą pytamy, co z Domi? No źle, gorzej, nie wiem, no, nie wychodzi z pokoju i nawet nie jest opryskliwa, jakby nie chciała nam odpyskować, nie wiem. Kurde, to poważna sprawa jak na Domi. Nie żartuj sobie. Nie żartuję sobie. Dziewczyny, pomożecie mi? A, tak, spoko. Kaja, ogarniesz tutaj, zabieram? Tak, jest. No, a ty jak się trzymasz? W sensie? No, pytam o tego twojego chłopaka. No, to skomplikowane. Chodzi o tego Marcina, z którym mieszkacie. Ja, skąd wiesz? Rozmawiałam z Kondziem. Słuchaj, on naprawdę chciał ci powiedzieć wszystko od początku, no ale... Wiem, nie chciał mi złamać serca. Czyli rozmawialiście? No tak, przyszedł, wytłumaczył mi wszystko. Posłuchaj, Konrad jest naprawdę super facetem. Źle go oceniłaś. Wiem, jak mi to mówił, to ja naprawdę widziałam, że robi to szczerze. Tylko, że... Co? No... Tylko, że ja nie mam żadnego faceta. Co? Powiedziałam Konradowi, że spotykam się z Marcinem, żeby go spłapić. Mhm. Czyli... Marcin udawał twojego faceta, a Kondzia go z kimś nakrył, tak? Tak, no i był pewien, że to zdrada. No, nie wiem, strasznie się to wszystko pokićkało. No dobrze, ale wytłumaczyłaś mu już wszystko. Widzisz, właściwie nie do końca, bo słuchaj, to zaszło tak daleko, że ja nie wiedziałam, jak ja mam mu to powiedzieć. No i jakby on się dowiedział, że ja od samego początku go okłamywałam, no, to złamałabyś mu serce. Dokładnie. Posłuchaj, ja nie chcę się wtrącać, ale... Konrad nie zasługuje na takie traktowanie. Przemyśl to, okej? Wiem, przemyśl.